Cześć, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Wolfenstein The New Order. No i cóż, rozpoczynamy właśnie 14 rozdział. W grze jest rozdziałów 16. Strasznie mnie ta gra wciągnęła, naprawdę. To możecie chyba zauważyć po tych odcinkach. I ani się obejrzeliśmy, a już zbliżamy się do końca gry. Podejrzewam, że jutro akurat przypadną ostatnie odcinki kończące te produkcje. Jeszcze zobaczymy oczywiście, jak to będzie ostatecznie. Wow, co tu się wyprawia. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie ostatecznie, ale właśnie podejrzewam, że jutro będzie zakończenie. Już się nie mogę doczekać, na razie uciekajmy. Dobra, udało się w ostatniej chwili. Trzymaj się, Blaskowicz. Ożeż kurde. Wow. Chyba sobie żarty robicie. Dobra. Widzę, że o jakimkolwiek skradaniu się na tym etapie rozgrywki nie ma absolutnie mowy. Tam mamy jakiegoś rzezimieszka. Załatwimy go. No, a jeśli nie celujemy w głowę, to raczej nie ma szans, żeby takiego gościa załatwić od razu. Dobra. Eliminujemy tych generałów przede wszystkim. Chociaż nie, to nie są generałowie chyba. Bo ciągle jest sygnalizowanie alarmu. Chociaż tak oni wyglądali zawsze, więc próbuję ich tutaj eliminować. Dobra. To jeszcze nie wszyscy. Tam jest kurde jeden z shotguny, muszę na niego uważać bardzo. Bo on tutaj będzie w stanie mi odebrać sporo energii. Dobra. Tu jest jeden. Czekajcie, wezmę najpierw, o właśnie, szybko ten pancerz i teraz się tutaj ukryję. I jakoś stąd spróbujemy ich atakować. Oj, nieciekawie się tutaj zrobiło, kurde, strasznie ich dużo. Ja cię kręcę, ten przyszedł. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Spadaj, 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 Blaskowicz. Przeładuj to. Dobra. Atakuj. Ja cię kręcę i zginąłem w końcu. Dobra, witam was z powrotem. Tutaj mamy jeszcze jedną notkę do przeczytania. Ja teraz szybko od razu załatwiłem dowódcę, który okazał się być tutaj niedaleko i mogłem go bardzo łatwo załatwić, a dzięki temu nie było już później posiłków przysyłanych i teraz walka stała się dużo prostsza, chociaż nadal nie jest wcale tak łatwo, bo mam ograniczone bardzo zdrowie i muszę tutaj niezwykle uważać, tym bardziej, że teraz jak sobie wczytałem grę, no to niestety, ale nie ma tutaj ani tej zbroi, którą wcześniej zdobyłem, ani tej apteczki. Tak więc teraz jest gorzej, bo nie mogę sobie tak regenerować tej energii, ale mimo wszystko myślę, że sobie poradzimy, tym bardziej, że to już chyba wszyscy. Nie, jeszcze jeden. Dobra. Załatwieni. No, niedobrze, nasi kompani, kurczę, mają tam problemy, trzeba im jak najszybciej pomóc. Ruszajmy w takim razie dalej. Tutaj chyba już nic ciekawego nie znajdę raczej. Jeszcze ewentualnie tutaj nie patrzyłem, ale nie. Nic tu nie ma. Dobra, w takim razie przechodzimy tędy, czy nie? Czy inna droga? Chyba jednak inna droga. A więc tutaj. Wyjdziemy na zewnątrz. Zaśnieżony Londyn. Możecie sobie przeczytać opis tradycyjnie. Okej, to trzeba przestrzelić, co? Spróbujmy. Oj, ostrożnie, ostrożnie. Dobra. Co to mi dało? Tylko tyle, że tutaj przeszedłem i teraz mogę iść tędy. Bardzo dobrze. Coraz to niżej schodzimy. Zmienię sobie znowu na karabiny szturmowe. Raczej tutaj nie mam co się skradać chyba. Tam znowu mamy linę kolejną, znaczy łańcuch w sumie. Też to przestrzelę. Dobra. I tutaj ostrożnie, żeby tylko nie spaść. Przejdźmy na drugą stronę i przeskakujmy. Dobra, udało się. Tutaj nic nie mamy, trzeba będzie przejść po prostu przez drzwi. Proszę bardzo, wchodzimy. No i od razu wrogowie na starcie. Weźmy te karabiny w takim razie. Chodźcie tu, chodźcie. Chodźcie, jak pouciekali, kurde. Tutaj dopóki nie mam jeszcze zbroi, to muszę uważać na energię życiową, bo niestety, ale samo zdrowie bez właśnie pancerza bardzo szybko spada.
I na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Ajajaj. Tym bardziej, że ten większy koleś ma tutaj shotguna, kurde, który rykoszetuje. A raczej jego pociski rykoszetują. No patrzcie, co to miało być? Muszę naprawdę bardzo, ale to bardzo uważać. Teraz ich trochę otoczyłem z tej strony. Rzucę im granat. Jeszcze w dodatku wziąłem sobie pancerz, więc też sobie ułatwiłem sprawę, ale patrzcie. Koleś dosłownie jednym strzałem odebrał mi tyle energii. Jeszcze żyje. Wcale się nie poddaje, co? Jejku, przyszedł tutaj bliżej. Muszę bardzo uważać. Tu jest jeszcze jeden. Chyba sobie żarty robicie. Wow! Ja cię kręcę, no spadajmy stąd. Tu jest jeszcze pancerz. Tak samo apteczka. Wyeliminujmy go wreszcie. Dobra, w końcu się udało. Zabieramy amunicję i ruszajmy dalej. Ale kurde, naprawdę już w tych końcowych etapach zrobiło się bardzo gorąco, to trzeba przyznać. Tutaj kolejna notka do przeczytania dla was. Mamy co? Tymczasem ruszajmy dalej. Wyleczmy się. Dobra, teraz stan mojego zdrowia nie jest już taki zły, bo mamy też trochę pancerza, więc jest całkiem okej. Dobra, mamy fragment szyfru Enigmy. Nie pominąć żadnej amunicji, żadnego typu amunicji, bo w tej chwili wcale nie mam tego tak dużo, jakby się mogło wydawać. Dobra, przejdziemy tędy. Włamiemy się tutaj. Okej. To mnie przeprowadzi jeszcze dalej. Gdzie są nasi kompani? Kurde, jeszcze spora droga do nich. Tutaj chyba muszę od razu już zejść na dół, chociaż trochę się obawiam, że oberwę zbyt mocno. Tam mogłem teoretycznie przestrzelić, a właśnie. Może to jest jakieś wyjście? Dobra. I co to mi właściwie dało? To zleciało w dół. Ta winda jest dalej po tej stronie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że to przestrzeliłem. Przecież jeśli je spadnę, to będę miał problem duży. To jak zniszczę, nie za bardzo nie mogę zniszczyć. No dobra, spróbuję zeskoczyć, ale... Nie no, to na nic mi się nie zda. Mapka, nic na mapce nie widać za bardzo ciekawego. Tutaj w sumie... Czekajcie, mamy naładowanie. Bo całkiem możliwe, że to być może jest tylko jakieś opcjonalne przejście, że wcale... Nie musimy tutaj iść. Nie no, ale tam pewnie przez tą kratę muszę się przedostać po prostu. Czekajcie, jeszcze się wrócę tutaj i zerknę, czy czegoś tu nie ominąłem. Ale podejrzewam, że raczej nie. Nie no, tutaj to są tylko te pomieszczenia i tyle. Dobra, to idźmy w takim razie tędy mimo wszystko. No i spróbuję zeskoczyć, najwyżej zginę. A właśnie, nie zginąłem. Teraz zobaczmy, co dalej. Tam, kurde, powiem wam, że ja musiałem na tym siedzieć, żeby tam zlecieć i teraz pewnie zginę, bo już jest za późno. No właśnie. Dobra, okazało się, że na tej pierwszej windzie jest jednak przejście. Tutaj po prostu muszę to przeciąć i tyle. Więc korzystałem teraz z tego, no i ruszajmy dalej. Oj, od razu niespodzianka. Dobra, mamy jeszcze kolejnych. Wow! Co to ma być? Śmigłowiec? Naprawdę? Wyeliminuj śmigłowiec, no to nieźle. Czeka nas w takim razie potyczka ze śmigłowcem. Muszę załatwić ten helikopter i zejść na dół. Kurde, tylko jak to zrobić? Teoretycznie mam, widzę, rakiety w tej broni. Tylko że tak się zastanawiam, czy ja tymi rakietami akurat muszę to zrobić, czy jednak czymś innym. A może laser Kraftwerk, skoro mamy tutaj opcję ładowania. Czekajcie, wezmę sobie teraz inny tryb strzału. Tam jeszcze widzę, są kolejni wrogowie. Najpierw ich może zlikwiduję. Dobra. Tam był jeszcze jeden. Ale na razie przejdźmy tutaj. Nie wiem, czy to mu coś zrobi. No, widzę, że coś tam obrywa. Może nie jest tak najgorzej. Naładujmy sobie to. Dobra. I lecimy dalej w takim razie. Ewentualnie snajperki może. To też jest jakieś wyjście, teoretycznie. Osiągnięto limit. Aha, bo musiałem zmienić tryb strzału oczywiście. Zobaczmy. O proszę, coś mu to odbiera tej energii. No i udało się.
Nie było to takie trudne nawet. Tak więc udało się wyeliminować śmigłowiec. No i teraz zejdziemy sobie spokojnie na dół w takim razie. Może nie tak też do końca spokojnie, bo jednak wrogowie są na dole przez cały czas, ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra, schodzimy w takim razie tutaj. Mam teraz na maksa pancerz, więc tyle dobrego. Tam jest jeden. Dobra, załatwiony. Tu jeszcze kolejny. I jeszcze kolejny z tej strony. Chodź tu, chodź tu. Pięknie. Jeszcze tutaj, kurde, mnie zaskoczył, z tyłu. Ach, straciłem teraz sporo, niestety, pancerza, szkoda. Ale mam nadzieję, że szybko sobie to nadrobimy jeszcze, tutaj na przykład. Dobra, na razie to będzie tyle. Tu jeszcze pancerz. Zawsze po trochu i pozbieramy w końcu. Amunicja. Fragment szyfru Enigmy, bardzo dobrze. Energia. No i tak, po tej stronie chyba nie zejdę tam na dół. Raczej nie. Ewentualnie tutaj może, ale jakoś tu jest za ciemno, żeby tu było przejście. No właśnie. Tędy też nie za bardzo się przedostaniemy w takim razie. Chyba jednak muszę zejść tutaj wobec tego. Czy też nie. Jest punkt kontrolny, a więc na to wygląda. Dobra. Wzięliśmy pancerz, no i znowu kilku przeciwników do wyeliminowania. Dobra. Im jestem dalej w rozgrywce, to tym bardziej nie mogę się doczekać, jak to się tutaj wszystko zakończy. Spokojnie tutaj, bo znowu ten strzela, kurde, z tym shotgunem nieszczęsnym. Strasznie tego nie lubię. Atakuj, atakuj, atakuj. Ja cię kręcę, za dużo siły ognia tutaj na mnie wpakował. Dobra, udało się na szczęście, bez większych strat w zdrowiu. Sami widzicie, że jest całkiem ok. A z tymi się już zajmiemy na Rambo, pięknie. Dobra, jest tu jakiś sekrecik może, bo nie mamy ich zaznaczonych na mapie w tej chwili, więc muszę sobie radzić szukając ich sam. Ale na razie nic nie widzę. Dobra, przechodzimy tędy. Gdzie teraz? Chyba tutaj. Jest zejście na dół. Z tej strony nie, ale przechodzimy tutaj. No i proszę. Powolutku się zbliżamy. Może w końcu zejdziemy w końcu na dół. Oho, tutaj małe rusztowanie. Chyba jakiś żart. Jak ja mam niby z tym walczyć? Ja cię kręcę. Pokonaj London Monitor. Dobra, ostrożnie, ostrożnie, tutaj uciekamy na razie. Wow! Ależ siła rażenia. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak teraz z nim walczyć. Tamto może na początek zniszczyć, te działko. Dobra, chyba zniszczone. Teraz uważać. Ajajaj, tak obrywam. Aha, używaj tuneli. No tak, to jest całkiem niezłe wyjście. Niszczyć to, niszczyć to. Gdzie tam, kurde, i tak obrywam jak nie wiem co. Straszny po prostu. Coś czuję, że za chwilę się nie obejdzie bez kolejnego cięcia. Kurde, strasznie wytrzymałem. Może weźmy jednak wyrzutnie rakiet, co? To się powinna bardziej tutaj przydać. Teraz nie mogę tego zniszczyć. Myślę, że musimy strzelać w tym momencie. O, właśnie. Okej. Jakie rakiety! Nie żartujcie sobie. Na szczęście uniknąłem tego.
O nie! Kurde! Dobra, tutaj zdrowie wziąłem. I ruszajmy dalej. Trzeba go wziąć po prostu na sposób i tyle. Teraz. O, pięknie. O to chodzi. Dobra, znowu rakiety. Chyba nie ma sensu strzelać w te działa rakietowe. Dobra, tamte działko maszynowe pewnie też ewentualnie mógłbym zniszczyć, ale nie będę na to marnował amunicji, szczerze mówiąc. W ten sposób dużo lepsza taktyka. Mam nadzieję, że tak go w końcu też wyeliminuję prędzej czy później. Ale tu jest naprawdę świetne miejsce, żeby się ukryć. O, jeszcze jedne. Jeszcze jedne rakiety. Aha, czyli jednak... Jednak powinienem wtedy strzelać, kiedy te pociski się aktywują. Spróbujemy. A zobaczę, czy mogę to zniszczyć tak normalnie. Wow, nie mam tutaj już naboi. Dość nieoczekiwanie tak stało. Dobra, teraz będą strzelać? Nie, chyba najpierw muszę jednak go oślepić. I dopiero wtedy w te działa rakietowe wycelować. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli... Oj, nie zdążę teraz, kurde. Potrzebnie zmieniałem broń. Ja cię kręcę, za dużo tutaj tego. Dobra, spróbujemy za chwilę. Niech jeszcze raz spróbuję strzelać. Kurde, gdzie ja znajdę jakieś amunicje? Jakieś naboje. Dobra, trafiony. I teraz tutaj szybko, za chwilę. Pięknie. Ach, tylko że i tak trzeba uciekać. Ale w ten sposób chyba trzeba go eliminować i nie ma innego wyjścia za bardzo. Patrzcie, te dwa już zniszczone. Dobre i to. Teraz po drugiej stronie spróbujemy za chwilę. Ach, kurde. Nie trafiłem niestety. Ta rakieta leci w jednym kierunku. No i teraz nie wiem, bo nie mam niestety naboi. Nie wiem, z czego tutaj strzelać. Z pistoletów jedynie mogę chyba. Ewentualnie z karabinu snajperskiego. O właśnie, to też jest jakieś wyjście. I teraz tutaj. Pięknie. Udało się. Tyle tylko, że... Aha. Tutaj niestety, jak nie używamy rakiety, no to to nie niszczy większej części tych dział. Teraz to. Dobra, i szybko zmieniamy na rakiety. Dobra. Spadamy, spadamy. To już będzie końcówka tej walki chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję. O, tutaj można naładować. Bardzo dobrze. To się przyda. Dobra, na razie wystarczy tyle. A, niestety teraz też zajęło tylko jedno działo. No, czekam, czekam. Pięknie. Udało się. Tutaj naładujmy znowu sobie tą snajperkę. I zobaczymy, czy jeszcze będzie nas tutaj w jakiś sposób atakował, czy to już będzie jednak wszystko. Na razie czekamy, przeczekajmy tą chwilę. Dobra. I teraz tutaj, za chwileczkę. Dobra, udało się. Co dalej? Domyślam się, że to jeszcze nie wszystko. Kurde, może to jednak się da zniszczyć jakoś w końcu. Na razie poczekajmy. Dobra, i zobaczmy, co teraz zrobi. Aha, dobra. No to już sprawa jasna. Czyli naładujmy to szybko. Na maksa, żeby mieć, kurczę, pełen zapas. I teraz szybko w to. Jak najszybciej tutaj do silnika. Pięknie. No ale to jeszcze nie wszystko, okazuje się. A tego chyba jednak nie zniszczę. Dobra, muszę w takim razie spadać. Zdążę, zdążę? Zdążyłem na szczęście. Wow! Co to było? Kurde. Sporo oberwałem. No ale dobra, ładujemy. Trzeba najwyraźniej raz jeszcze trafić w ten silnik, więc okej, spróbujemy.
Trzymajmy się blisko w takim razie. I szybko tutaj. Tak jest, udało się. Odejdźmy lepiej, bo to może się nam za chwilę zrzucić prosto na nas. Frau Engel is leading the attack. Death's Head must have promoted her for her actions at the labor camp. Myself and Caroline, we're hiding in the helicopter hangar, trapped in here, completely surrounded. Too much chaos. Lost track of the others. They're either dead or they're hiding. They're gonna find all of us. Just a matter of time. I'm sorry, Anya. I wish you could have seen Mesquite at dawn. I wanted to take you there. Jasny Gwint, co tu się dzieje? Jeszcze w dodatku nas atakują z każdej strony, no to pięknie. Dopadli nas w końcu w siedzibie ruchu oporu. A tak się wydawało, że jesteśmy bliscy zwycięstwa. A teraz wszystko się odwróciło o 180 stopni. Dobra, którędy? On tutaj się będzie zajmował teraz. Nie wiem, czy Klaus to przeżył, szczerze mówiąc. Raczej marne są na to szanse. Dobra, załatwiony dron. Weźmy sobie strzelbę lepiej. Nie? Jeszcze z tamtej strony. Schowaj się, kurde, za chwilę zginę, jak to dalej pójdzie. Ale wytrzymały. Na tym etapie rozgrywki naprawdę trzeba taktycznie podchodzić do walk, już tak nie lecieć na Rambo, jak to miałem w zwyczaju. Całkiem szybko mogą nas załatwić. Idziemy, Max, idziemy. Jeszcze kolejny. Nie! Wchodzimy. Dobra. Mam nadzieję, że jakoś sobie Max poradzi, ale może być ciężko. A ta Frau Engel, kurde, ciągle niezmordowana. Tak się wydawało, że sobie się jej pozbyliśmy, a tutaj nie do końca. There's one helicopter still on the ground in our hangar. If you get here quickly, we can capture it and bring our people back. Just keep moving. Hurry! Okej, aż przez chwilę się nie odzywałem, żeby ich trafić i udało się.
wszystkich trzech załatwiliśmy strzałami w głowę. No naprawdę się pokomplikowało, kurde. Albo niektórzy zabici, albo porwani, albo się gdzieś ukrywają. Dobra, czyli co? Którędy teraz? Tutaj mamy sekrecik niedaleko. Już naprawdę sekrety nie są aż takie teraz ważne w obliczu tego, co tutaj się wyprawia w tym momencie. Widzę, że w tym pomieszczeniu coś mamy chyba. Jest mapa. Bardzo dobrze, przyda się. No i co? Wchodzimy na górę czy na dół? Raczej chyba na górę. Kurde! To mnie zaskoczyłeś teraz. Tak jest. Inna droga do hangaru. Będziemy starali się znaleźć. Weźmy jakąś inną broń. Przeładować to. Chyba na górę, jedyne wyjście. Tutaj oczywiście ich więcej jeszcze spotkamy. Ale mogliśmy być na to przygotowani. Wow, tu jest dwóch tych większych, kurde. Jeszcze, jeszcze, jeszcze granat. Aha, już nie mam granatów, kurde. Spadamy w takim razie na razie. Dobra. Czekajcie, wezmę jednak strzelbę może. Jacie! Patrzcie, ile straciłem energii od razu. Nie wiem, czy ja tutaj coś zdziałam jeszcze na takim etapie. Zmieniłem sobie teraz naboje, żeby też strzelać tymi, co oni. Ale i tak może być ciężko. No patrzcie, dwa strzały. Dobra, załatwiłem ich teraz. Jeszcze się wrócę szybko po pancerz, który sobie teraz zachowałem. No i jest całkiem okej w tym momencie. Jeszcze w międzyczasie, jak tutaj robiłem cięcie, to mi się odnowiło, znaczy aktywowała mi się kolejna umiejętność, czyli zwiększenie magazynka pistoletu, ponieważ wykonałem 15 zabójstw za osłony pistoletem, więc jest całkiem okej. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Mam nadzieję, że nie spotkam więcej tych gości z tymi pancerzami, bo strasznie są oni irytujący, nie ma co ukrywać. Dobra, i tutaj są jeszcze sekrety. Rozejrzymy się dokładnie w miarę możliwości. Maksymalna w tej chwili energia i maksymalny pancerz. Ale gdzieś tu jest właśnie sekret. O właśnie, mamy złotą łyżkę do butów. Jest to kolejny skarb. Zebraliśmy jeszcze noże. I w tym pomieszczeniu również coś jest. Gdzieś po tej stronie, zdaje się. Tak czy nie? List. Tym razem jest to list Maxa. Oczywiście jak to na niego przystało, mamy tutaj do czynienia po prostu z namalowanym napisem Max na różne sposoby i tyle. Szkoda go, bo coś mi się wydaje, że on tam tego nie przeżył. Myślę, że ostrzeliwali go pozostali. Po prostu się poświęcił dla nas, kurde. W tym momencie się wykazał naprawdę prawdziwym sercem i hartem do walki. Dobra, tamci znowu, kurde, się pojawili. Których bardzo, bardzo nie lubię. Nawet za wiele ich nie widać, szczerze mówiąc, w tych wszystkich oparach. Ale spróbujemy sobie z nimi poradzić. Już nie mam niestety amunicji. Dobra, załatwiony, bardzo dobrze. I idziemy dalej. Zmieńmy sobie z powrotem na inną broń, może na strzelby ewentualnie. Dobra, tutaj znowu sobie zregenerowałem pancerz. No i co? Tutaj już chyba się przedostaniemy. Którędy dokładnie? Jakoś po lewej stronie. Zdaje się, że tutaj trzeba będzie to przestrzelić. No i wchodzimy. Dobra, udało się. O proszę, kogo my tu mamy? Heard you coming, man. So happy I got to like see you again, actually. Blue-eyed, jarhead patriot that you are, you're the only other guitar man I know, man. I'm on the move. I need to find Wyatt and Caroline. Wish you'd come with me. Kind of on the spot, you know. Pretty well cornered by the man, actually. I appreciate the offer and all, but you know I've been on the run my whole life. So sick of the silence. I figure when I'm gone, I'll be silent, you know, till the end of time. But this moment, right now, it's gonna be loud.
Kurde, strasznie przykra sprawa, no. Pień! Niestety, nie mogliśmy go tutaj uratować. A szkoda. No to kolejna osoba niestety, która zginęła. To bardzo nic na to poradzić nie mogliśmy. Dobra. Wiecie co? Myślę, że w takim razie chyba powoli będziemy kończyć ten odcinek. W następnym będziemy starać się dalej odpierać te ataki. Może tylko zejdę tutaj na dół. Hey, Captain. I think there's a way to get to the hangar through one of the sewage tunnels. Yeah, I'm pretty sure. I thought you should know. No właśnie, tutaj akurat mamy punkt kontrolny, więc myślę, że idealny moment, żeby zakończyć. Prawdopodobnie jutro zobaczycie, myślę, że dwa ostatnie odcinki tej serii, no bo został nam właśnie jeszcze ten i następny, zarazem ostatni rozdział w grze, więc myślę, że jeszcze to podzielę na dwa epizody, więc powolutku będziemy kończyć tą grę. A później Watch Dogs oczywiście na moim kanale. Jutro premiera gry Watch Dogs, na którą bardzo czekam, więc już teraz serdecznie zapraszam. Na razie jednak mam nadzieję, że zostaniecie na moim kanale przy ostatnich już odcinkach serii Zagrajmy w Wolfenstein The New Order. Do usłyszenia!